Cześć ziomeczki, dzisiaj zabierzemy się za Wasting Love, Iron Maiden. Jak zagrać? To działa. Początek jest prosty. Mamy tutaj tak. Ogólnie jest trój E standard, czyli E, A, D, G. No i intro mamy takie. Trzy dźwięki pierwsze. Czyli na strunie D drugi próg, na strunie A trzeci próg, na strunie D pusty, zerowy próg. Później po tym mamy takie przejście. Osiem szesnastek. Zresztą to kij z tym, ważne, żebyście zobaczyli, jak to się gra. 4-2-0. Tak to mniej więcej wygląda. Pod koniec tego intra mamy zamiast tego przejścia mamy i później tam gitarki sobie grają. Tam mamy później na czwartej strunie, na strunie E mamy dźwięk pusty. I później jest to taki. No i później tam już idzie cały czas jakby pusta struna, pusta E na każdym, w każdym takcie, czyli trwająca przez cały takt. Tu możliwe, że można tutaj zagrać też w inny sposób, nie musi być na przykład pusta struna E, ta najgrubsza, może być na przykład tu. Ale jednak no, w oryginale raczej jest struna E na zerowym progu, ponieważ to jest dosyć nisko. W piątce strunowej możemy grać takie cisze tu. Jednak Steve Harris gra na czwórce czterostrunowej, więc pustą strunę używa. No widzicie, nie jest to jakieś specjalnie skomplikowane, trzeba po prostu tylko się poorientować, co, w którym miejscu jest. Tutaj na przykład mamy takie motywy, jak oni tutaj grają, jak jest refren, prawda? Tu właśnie mamy 3-3, 1-1. I później mamy 4 razy 3. I później 4 razy 2. Mam nadzieję, że to wszystko widać i w miarę to mądrze rozjaśniam. W każdym razie to są jedynie te z takich powiedzmy z trudniejszych motywów właśnie ten. To sobie popatrzcie na obsługiwanie prawej ręki, na te palce, na lekcje, które zamieszczałem. Wprawianie się. Tam akurat właśnie też mówiłem odnośnie, że 8 uderzeń. Tu właśnie i tak zwykle w większość utworów jest w metrum parzystym na przykład 4/4 i zwykle i tak liczy się do 4, więc na przykład jeśli mamy większe zagęszczenie dźwięków, to i tak one będą razy 4. Ileś razy 4. Tu akurat mamy 2 razy po 4. 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Później na przykład tu mamy po 2. Znowu to jedziemy. Później mamy ten motyw 5-3-2-0. I później jest taki motyw, chyba najtrudniejszy z tego utworu, który mianowicie i najtrudniejszy może być i według mnie chyba najfajniejszy. Tutaj w 3 minucie i 42 sekundzie na oficjalnym teledysku właśnie jest ten motyw powrót do intra.
czy to akurat wam jest znane całkiem. Właśnie, tu jest ten motyw taki dosyć, można powiedzieć... On właśnie dosyć taki jest rozciągnięty, ponieważ kończymy na siódmym progu, aż tutaj jest dźwięk D. Wiemy, że pusta struna ta też jest D, tylko że słyszycie, ten dźwięk jest o oktawę wyższy niż tej z pustej struny, bo można byłoby ewentualnie jakoś przetransponować sobie te dźwięki, tylko niestety najbliższy dźwięk od tak charakterystycznym dźwięku, źle to mówię, taki najbliższy dźwięk to jest właśnie ten na siódmym progu. Nawet jeśli sobie zrobimy tu, też jest na piątym progu, na trzeciej strunie, na strunie A, na piątym progu też jest dźwięk D, tylko że oktawę niżej. Tutaj też jest oktawę niżej, więc jedyne wyjście to zagrać właśnie ten na siódmym progu. Czyli tu mamy tak, 0, 2, 0, na najgrubszy, na E strunie, 0, 2, 4. Na strunie A, 4 na strunie D i cofamy się, czy jest 0, 2, 4, 0, 2, 4, 2. Tutaj akurat fajnie sobie zrobić palcem prawej ręki, zrobić sobie jakby taki ściągnięcie tego palca, zagramy wtedy dwa dźwięki, ten 2 się 4, 2, mamy 0, 2, 4, 2, czyli... Fuj! Jak się cofniemy, później 0, 2, 4, 2, później mamy pusta najcieńsza, 0, 4, 0, tutaj 4 i mamy 2, 3. Mam nadzieję, że to załapaliście, bo jak zaczynam tłumaczyć, który próg, w którym miejscu, to sam się troszeczkę gubię i mam wrażenie, że wcale to wam nie przekazuje tego, jak to ma być. Ewentualnie w komentarzach piszcie, czy mówienie, jaki próg, który palec jest wskazane, bo może akurat to wszystko załapujecie sobie patrząc na ten nagryw. W każdym razie ten motyw jest taki dosyć rozległy. No najlepiej sobie przesuwać rękę, bo zaczynamy 0, 2, 4. Ja na przykład sobie przesuwam pierwszy palec, 2, 3. Chociaż oczywiście można w ten sposób, ale mi jest wygodniej tu, bo później tu naciskam na czwartym, bo mamy 2, 3. Tak, 2, 3, 4. I wtedy mi łatwiej jest z drugiego przeskoczyć na siódmy tutaj, zakończenie tego całej frazy. To jest identyczny riff powtarzany 4 razy, on jest powtórzony. Wspomagam się zapisem tabulatorowym. 4 razy powtórzony.
jest tam 4 razy powtórzony, więc właściwie jak mam tutaj, przesuwam sobie drugim, pierwszym palcem tu, tu później tu mam drugi palec i czwartym sobie mogę już dosięgnąć na tym dźwięk D. Też spróbujcie tak obczaić. Później po tym motywie, który graliśmy teraz z tym dźwiękiem. Później mamy taki motyw pod solóweczkę. Też tam mamy troszeczkę szybsze granie. Taki to jest ten motyw, czyli mamy tak 2, 2, 2, 2, 2, 2, raz, 2, 3, 4, 5, 5 dźwięków, 5 dwójek, raz, 2, 3, 4, 5 i później na trzecim, to było na drugim progu, na drugiej strunie, później tu jest trzeci, później mamy strunę tą A pustą, też 5 razy. 5 razy ty, 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 ty. Później struna D0 dwa razy i później struna A znowu na drugim progu dwa razy. Później z powrotem to, co było pierwsze, czyli 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. No to się właściwie ten, to już mamy właściwie tylko dwa takty, które się powtarzają. Właśnie ten mamy 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 i 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sorry. 0, kurde, już się mylę. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Drugi próg na strunie A, dwa razy. No i później mamy oczywiście dalszą część, to mamy znowu motyw ten. No i właściwie tutaj prawie, że się na tym piosenka nasza kończy. Oczywiście tam się w międzyczasie pomyliłem, to sobie zdaję sprawę. Jednak wy jak i tak sobie to studiujecie, to sobie pomontujecie te wszystkie motywy, które tutaj graliśmy i właściwie to wszystko jest gotowe. No tutaj te motywy to są takie, że się powtarzają, parę riffów, które się powtarzają w kółko. No i najlepiej sobie obserwujcie, grając sobie do utworu, to wtedy łatwo się połapiecie. No i mam nadzieję, że coś jakoś pomogłem.